pan posłucha i przyjmę to po 2 godzinach z przyjemnością. Za 2 godziny zapraszam. Niech pan się nauczy jednej rzeczy. Trzeba najpierw słuchać ludzi. Dziękuję bardzo. Ja przyjmę. Nie ma płynności finansowych. Dziś się panu to przekazać. Zaprosił pan nas. Dziś się panu przekazać. Dobrze. Dlatego, że walczymy razem z mieszkańcami Łodzi. Wie pan, co nas różni? Wie pan, co nas różni? Że pan nie słucha. Pan nie słucha. Pan nie słucha. Jeżeli pan przychodzi do kogoś do pokoju, to pan najpierw mówi dzień dobry, a nie zaczyna od tego. Proszę posłuchać. Proszę mi pozwolić. Zaczyna od tego, że mówi dzień dobry, potem słucha. Ja przyjechałem do Łodzi, żeby słuchać z moim znakomitym zespołem i proszę usiąść, posłuchać. Wręczy mi pan za chwilę. Proszę posłuchać. Chcę, tylko być może będzie pan zaskoczony, jak wiele spraw, które tutaj są, są rozwiązywane. Ja wiem, że na rzecz retoryki wyborczej mówi się rzeczy mądre i niemądre. I w związku z tym dziękuję. Proszę nie zaburzać. Pan powiedział, a też chcę powiedzieć.